Cześć, ja nazywam się Zuza, studiuję na pierwszym roku studiów magisterskich na Wydziale Studiów Edukacyjnych i chciałabym Wam opowiedzieć swoją przygodę z programem Erasmus+. Dokładnie za 5 dni, tak naprawdę nie wiem, kiedy będziecie oglądać ten materiał, ale lecę do Grecji, będę studiować na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach. Jest to mój pierwszy taki wyjazd. Co musicie zrobić, aby móc wylecieć i studiować na uczelni zagranicznej, to tak naprawdę chcieć. Myślę, że jestem wyluzowana. Co? No ja też tak. Wyjeżdżając na taki program, dostajecie stypendium z programu Erasmus+. Jest to 400, 450 lub 500 euro miesięcznie. Jest to zależne od tego, do jakiego kraju lecicie. Jeżeli radzicie sobie na studiach tutaj w Polsce i idzie Wam całkiem nieźle, to jestem pewna, że również na takiej uczelni zagranicznej sobie poradzicie. Zrobisz salto? Teraz? No. Stos. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania związane z wylotem, z formalnościami, aby się ubiegać o ten program, aby się dostać, to piszcie śmiało. Na koniec chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli macie chęć sprawdzenia siebie i studiowania na uczelni zagranicznej, to po prostu podejmijcie tą decyzję. Ten program jest naprawdę świetny. Daje dużo możliwości rozwoju naukowego, poznania nowych ludzi, kultury. Ja na pewno będę wszystkich zachęcać, aby skorzystać. No i myślę, że w kolejnych filmikach zobaczycie, jak wygląda moje życie na Erasmusie i czy warto wylecieć na takie studia. Do zobaczenia. Z Wydziału Studiów Edukacyjnych, YOLO, kręcimy vloga.